Widzicie napięcie pierwszej celi 4,5 V, a w parametrach ustawienie dla jednej celki maksymalnie mam 3,60 ładowania, maksymalny prąd ładowania 3,65 V. To jest balanser, przepraszam, nie balanser, BMS Daily, właśnie z funkcją Bluetoothu. Tutaj możemy obserwować sobie aktualny prąd ładowania i jak widać jest to bateria LiFePO4 o pojemności 200 Ah. W tej chwili suma volt to 26,7, ale obserwując pierwszą celkę, zobaczcie, 4,32, 4,33. Za chwilę to zostanie zbalansowane, ale skąd BMS, dlaczego dopuszcza do tak wysokiego napięcia pierwszej celki? Nie wiem, o, widzicie, zredukowało, balanser przerzucił na inną celkę to napięcie wysokie i jest w tej chwili pierwsza celka 3,32. O, i znowu mamy 4,13. Czy to jest normalne takie funkcjonowanie dla takiej baterii litowej, fosforowo, no tak, LiFePO4. Dajcie mi podpowiedź, czy to jest wszystko ok. O, zobaczcie, 4,4. No nie, to jest dla mnie za wysokie. Czy ten balanser w ogóle nie działa, czy tylko to jest taki, nie balanser, tylko BMS, pic na wodę, jak to się mówi potocznie, czy tylko on pokazuje napięcie, a nic nie robi z tym, żeby zabezpieczyć baterię. No zobaczcie, 4,5 V, no normalne szaleństwo. Ratunku.